Cześć ogrodnicy. Nareszcie przyszła wiosna, więc czas coś zaszczepić. Będę szczepił dzisiaj wiśnie na czereśni. Mam tu siewkę takiej dzikiej czereśni, która się sama zasiała i spróbujemy zaszczepić wiśnię groniastą. To drzewko ma najprawdopodobniej 3 lata. Zaczynam od usunięcia niepotrzebnych pędów. W środku taki suchy tutaj jest, wycinam go. I mniejsze boczne. I zaszczepimy na tych 2 pędach i musimy je skrócić. Mam tutaj zraz wiśnia groniasta. Przygotowałem nóż do szczepienia i metodą na przystawkę do grubszego pędu cienki zraz doszczepię. No, dość długi się zastrugał, ale może być. I teraz trzeba wykonać nacięcie na podkładce, zbliżone do tego na zrazie. No, czasem trzeba sobie przymierzyć, coś poprawić, żeby to ładnie nam pasowało, aby się mogło później zrosnąć. Powierzchnia powinna być w miarę gładka, nieposzczępiona. I kiedy pasuje, to musimy obwiązać to taśmą. Ja używam zwykłej taśmy izolacyjnej i obwiązuję nią tak, żeby docisnąć ten zraz do tego miejsca nacięcia na podkładce. Można też użyć specjalistycznych taśm lub nawet pociętych zwykłych pasków z folii, chociażby z worków na śmieci. Dociskamy. I tutaj jeszcze końcówkę też zabezpieczymy. I to samo robię z drugiej strony. Tutaj 2 zrazy założyłem. I tak samo dociskam. Założyłem 3 zrazy. Jakby chociaż jeden się przyjął, to będę szczęśliwy. I gotowe. Widzimy się za rok. Dla Was to będzie krótka chwila, ale przenieśmy się rok do przodu. Minął rok od naszego szczepienia. Tutaj się nie przyjęło, ale tu się przyjął zraz. Zobaczcie, przyrósł. Teraz zdejmiemy tą taśmę. To się powinno zrobić wcześniej. I tak oto mamy drzewko uszlachetnione, zaszczepioną wiśnię groniastą na czereśni ptasiej. Tutaj zobaczcie, jaki pęd się wytworzył. I teraz takie drzewko można już posadzić w miejsce docelowe. I tutaj jest to miejsce zrośnięcia się zrazu z podkładką.